Siemanko, siemanko, z tej strony Grypciu. Witam was w kolejnym odcinku Tainted Grail The Fall of Avalon. Słuchajcie, no wychodzimy z naszej jakże pięknej lochowej sytuacji. No z lochów, no nie ukrywajmy. Tak, ale tak mnie podkusiło, słuchajcie. Tak mnie podkusiło, żeby mu wziąć i przypierdolić z młotu. Ale nie będę taki. Nie będę taki, bo później jeszcze się okaże, że no, jestem złym człowiekiem i gra stwierdzi, że mnie jebać i ogólnie to zablokuje wszystko. Dobra, wróćmy sobie, bo tak. Możemy się cofnąć. Czy ja mam tutaj coś do zrobienia? Bo tak, mam jakieś szubienice, zrujnowany bazar, etc. Ale czy to coś daje oprócz tego, że po prostu jest? Chyba nie. Znaczy, to są po prostu znaczniki, takie miejsca, tak mi się wydaje. Dobra. Mamy dwie misje do zrobienia. Odroczenie płatności i rogi południa. I pierwszą, którą sobie zrobimy, to odroczenie płatności. Tak sobie przynajmniej myślę, że to byłoby w sumie... To byłoby w sumie dobre. To byłoby w sumie dobre. Mam nadzieję, że nie będzie mi zaczytywać tamtej części mapy. Że wczytało się już wcześniej. Żeby nie było jakichś frizów. Albo friza. Jezus, ale jestem suchy czasami. No, także taka sytuacja. Jeszcze tak sobie sprawdzajmy, czy nic nie pozostało. Czekajcie, gdzie to jest? A, czyli tym... Okej. Tak jak tym bazarem żeśmy szli, tylko w dół. Dobra, to ja sobie pójdę tak. I tym bazarem w dół, żeby nie ominąć żadnych dodatkowych miejsc. To, co mnie cieszy w tej grze z jednej strony, ale tylko z jednej, żebyście wiedzieli, to to, że nie respią się na nowo moby. W sensie tych zbirów, których tu pokonaliśmy, już po prostu nie ma. I z jednej strony jest to spoko, z drugiej strony tak sobie myślę, że słabo, bo trochę to psuje jakoś tak klimat. W sensie, na przykład, chociaż w sumie nie jestem pewien, czy w Gothicu tak było, wydaje mi się... Czekajcie. A nie, w Gothicu też tak było, że jak zabiliśmy jakieś moby, to one się nie respiły, nie? Nie wiem, jak było w Skyrimie, bo trochę... Jak to powiedzieć... trochę wstyd przyznać, ale nigdy w Skyrimie nie grałem. Więc może jest to jakiś zalążek na nową serię. Kto wie, kto wie. A jednak od nowego roku chciałbym prowadzić dwie serie fabularne naraz. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy. A tymczasem mamy kilku gości do pokonania, widzę po drodze. No co, słuchajcie, no to jazda z nimi, nie? Nie ma się co czaić. Opryszek, opryszek, opryszek. Ciekawe, czy go... Na raz... O, mocny! Dobra, czyli na raz nie jestem w stanie ich dupnąć. Ale na dwa razy i owszem. Kurwa, mnie trzasnął. O, ja umieram! Oj, niedobrze jest. Nie, oj, niedobrze jest. Bardzo niedobrze jest. No kurna. Przestaniecie mi bić? No nie bij mnie, puść mnie, puść mnie. Dobra. Trzeba uważać, słuchajcie. Trzeba uważać, bo... Kurwa, prawie zginąłem. Ej, naprawdę zginąłem prawie. Tam zostało ze 2 HP, nie? Ale dużo itemków z nich leci. Podoba mi się to, przynajmniej będziemy mieć jakiś hajsik. Dużo też róż i malin jest do pozbierania. Ogólnie gra jest bardzo bogata w to zbieranie rzeczy z ziemi, nie? Bardzo mi się to podoba. To jest mega, mega przyjemne. W sensie jak cię te maliny, te żonkile, te szałwie, to wszystko. To jest takie spoko, nie? Że nie ma tego tylko i wyłącznie w jakichś workach i tak dalej. Bo większość gier właśnie na to cierpi, że ten looting jest tylko ze skrzynek, nie? No to też nie jest fajne. W sensie, no okej, no można przeżyć, ale wydaje mi się, że to jest ciekawsze, jak można zebrać sobie z tych... Jak można zebrać sobie z krzewów, z krzaczków i z całej reszty. Natomiast co my tu idziemy dalej? Czekajcie. Teraz tu. Tu coś jeszcze zostało? Nie. I gdzie jest to odroczenie płatności? Gdzieś tam. Dobra, ale tu widziałem jeszcze jakichś przeciwników, więc może sobie pójdźmy tędy najpierw. Tylko co to jest? A to jest chyba to, co ten jeden, cośmy go na początku. Pietruszka! Ej, fajne! To jest ten mobek, co myśmy go na początku gdzieś tam spotkali po tych skałkach. Grindylow. No, masz Grindylow za karę. Ty mnie raz, ja ciebie też. Dobra, dziwaczny młot. Tutaj w ogóle są... Kawałki muru, które odpadły. Czy tam wieży w zasadzie. O! Można wykopać. I to mi się też mega podoba, nie? To wykopywanie
tych skarbów, w zasadzie jakich kurwa skarbów, jak to nic szczególnego nie jest, ale to ma swoisty klimacik, nie? To ma swoisty klimacik. Więc to mi się podoba, właśnie, że ta gra jest tak cholernie kurna klimatyczna. Że tu jest tak wiele takich fajnych mechaniczek małych. Dobra. Co my tu mamy? Jakaś wieża. Mam nadzieję, że na górze czeka nas coś ciekawego. Stępiony Claymore. O, aż mi grę przycięło delikatnie. Ale to pewnie dlatego, że wchodzimy na jakieś wyższe partie. O. O, ale tu nic nie ma w sumie. Ej, tu myślałem, że wejdę tak na samą górę i będzie fajny widok. Uuu. Mamy tutaj kogoś zaprzyjaźnionego. Nie no, całkiem nieźle to wygląda, dobra. Zejdźmy sobie na spokojnie tędy. Bo jeszcze tutaj było jakieś prze... A, że można było oknem wyjść, okej. Okay. Okej. Okay. No tak troszkę inaczej to zrobiłem, bo tak po mojemu można by rzec. No, chciałbym to... O, Jezus, to zamek trudny był. Ej, szczerze nie zauważyłem różnicy między trudnym a tym średnim. Witam pana serdecznie, panie Mark. A masz pan tu ładnego jelenia, muszę go upolować. Przykro mi, no musiałem to zrobić, musiałem. Siemano, Mark. Czy ten Mark mi czegoś nie mówi? Kim jesteś? Ja pytam. Ponoć ta przypinka określa, kim jestem, a każdy strażnik, który ją zobaczy, musi mi udzielić pomocy. Oh. Yes, it's pretty. I know what it means, as I'm pretty sure I know where it came from. W takim razie wiesz więcej niż ja? That's for sure. All you need to do is take a walk around this place instead of sitting on your ass inside the horns like the other keepers. You say I'm supposed to offer you help? Well then, do you have questions? You can see I have plenty of time. It would be nice to talk to someone who's not a keeper. I don't meet many outsiders these days. So, hello. I'm Marg, a hunter in the service of the Horns of the South. Myśliwy. Okej. Okay. Słyszałem, że polujesz, chciałbym, żebyś mnie wyszkolił. You aim, and then you shoot. Always sneak from upwind. That's about it. But I never refuse those who want to learn. No i co mi to dało? A łowiectwo plus 5! Ej, fajnie! Łucznictwo, przepraszam, nie łowiectwo, to nie gotik. Łucznictwo plus 5. Nice! Jest tu coś ciekawego w okolicy? Everything is interesting around here. West of here, you'll find the sunken village. It was once the beating heart of this region. A ta, co ją zalało? You're bound to reach the archspire. It's worth seeing its glory with your own eyes. Okej. Okay. Opowiedz mi o tej iglicy, bo o zatopionej wiosce to już wiem. There's not much to tell. No one knows where it came from or what its purpose is. Everyone has their own theory, except me. I just enjoy looking at it. You should too. Ciekawe, czy ta iglica to jest to czarne coś, w które wpadają te czerwone promienie. No całkiem niezłe, nieźle to wygląda. Te czerwone błyskawice w sumie. Czy mogę coś dla ciebie zrobić? I'm self-sufficient enough not to have to ask for help. However, I suppose I could help you share some of the things I found during my hunts. O! Pokaż, co masz. Strzały. O kurwa, i to ile tych strzał? Wytwarzanie strzał! Dobra, biorę obie. Strzała osłabiająca, strzała pustki, strzała piorunów, strzała uciszająca, zaostrzona, zatruta, zamrażająca, płonąca, kwasowa, rażąca, dupiąca, żelazna i brzdąca. Dobra, drewnianą weźmiemy, akurat kupimy od niego. W sumie te żelazne też można. Już trudno, niech stracę. Coś mu mogę sprzedać? No, w sumie mogę. W sumie mogę! W sumie czemu by mu nie sprzedać? Dobra, te dwuręczne to prawie wszystkie sprzedamy. Z jednoręcznych... Maczetę mam jeszcze. Którą sobie zostawiam. To można wywalić. Buławę. Łuki. Ty kurde, trochę się obłowię. Trochę się obłowię, słuchajcie. Mimo wszystko... No i co, odrobiłem w sumie to, co od niego kupiłem tym sposobem. No i spoko. Śmierć z oddali.
Ile cholerstw najróżniejszych dziw namnożył, to byście musieli sami zobaczyć. Jasne, pewnie i można siec je z bliska mieczem, ale pod tyłek narażać. Najlepiej maszkary z łuku strzałami naszpikować z daleka, bezpiecznie. Niestety często te draństwa mają różne pancerze, skorupy czy twardą skórę. Ciężko je zranić zwykłymi strzałami, jakiego kształtu grotu by się nie dało. I z jakiego drewna by się ich nie wystrugało. Wtedy dobrze jest sięgnąć po wszelką możliwą pomoc. No, całkiem niezłe w sumie. Całkiem niezłe, zatrute strzały płonące. Pamiętam, jak walczyłem z hordą nieumarłych, która się rozpanoszyła w krypcie w okolicy ponad tuzin tych cholerstw się tam kręcił. Z żelastwem bym się na tylu wrogów nie rzucił, jeszcze nie oszalałem. Ale z kolei zwykłymi strzałami to tam bym gówno zrobił. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście zestrzelić z łuku szkielet, ale równie dobrze można walczyć mieczem z pergaminu. Trucizna się tych nieumarłych szkaradz też nie ima. W końcu krew im w żyłach już nie płynie. Musiałem więc sięgnąć do magicznego arsenału. Taka sytuacja. Resztę sobie możecie doczytać. Ej, całkiem naprawdę fajnie napisane są te historie. Naprawdę fajnie są napisane te historie. O, meda sobie rzucimy. To na pewno jest ta iglica. Nie wierzę, że nie. Chyba, że to tamto. Chociaż... Nie, tamto to jak latarnia wygląda po prostu. Dobra, gdzie my mamy iść? No, odroczenie płatności jest tutaj. A po drodze mamy jeszcze kilka tych grindelowów, których trzeba po prostu takim sposobem na chama dupnąć. Ale mu ładnie na łeb wskoczyłem. No i pięknie. Dobra, kolejni rozdupceni. Ty, ale to odroczenie płatności jest właśnie w tej iglicy. A nie, nie w iglicy, jest gdzieś tu po prawej. Sorry, już mi się miesza. Już mi się miesza. Dobra, gdzie my jesteśmy? I czemu ten posąg się świeci? Czy to nie jest posąg? Ta skała w zasadzie. A, tylko ja tu tak trochę po teksturach chodzę. To może sobie już pójdę. Bo jak wpadnę w tekstury, to będzie przypał. Dobra, tu nic nie ma do podniesienia. Czy oni się będą chcieli ze mną bić od razu? Czy mogę do nich normalnie podejść i pogadać? Ej, mogę do nich normalnie podejść i zagadać. Dobra, nie będziemy im kraść na razie. Mają też konia. Można... Tu można na koniu jeździć? Zajebiste. A, z tym nie mogę gadać. Z Jarhalem mogę. Twoim starym. Chcę spłacić długi. Jestem tu, po prostu chcę cię zabić. Aha. No dobra, chcę spłacić długi. Oh, fascinating. Do you even know why they're in debt? Tak. And undoubtedly, considering you're here, they were very sad stories. O, zmyślone. O kurwa. Unfortunately, they were also likely to be entirely fabricated. Skąd wiesz? You see, your new best friend Bergen, he had a family, a devoted wife and a son. I co? However, he was also seeing a girl on the side. She was engaged to a young soldier. When he returned from one of Camelot's wars, he discovered he had a child. No ale to samo mi chyba opowiadał, nie? There was no way. Jak dobrze pamiętam. The timeline just didn't add up, you know. No i co w związku z tym? His father was a mean drunk, but he was also a rich drunk. A master goldsmith. Earned good coin back in the day. Too bad his foolish son gambled away all of his father's money. And then some more besides. But when the armed men came and said it was time to repay his debts, he ran back to his father for help. His father was furious. Who wouldn't be? And it seems like he finally realized that his son is an idiot. So he decided not to help him. Not anymore. Those are your friends. No ale... Przecież wiem o tym. Czy nie wiem? Nie, no to samo mi chyba powiedzieli. Chociaż nie jestem pewien tej drugiej historii. Tą pierwszą tak, ta pierwsza była tak na 99% jestem pewien, że to była ta sama, ale ta druga historia, nie wiem, czy to nie była tak, że ojciec przegrał i to dziecko w karty. Czy tam whatever. Tak mi się wydaje, ale nie jestem już pewien. Z pewnością już odkupili swoją wolność, nie możesz ich wypuścić, mogę zapłacić. Trzymanie ich jako niewolników jest niewłaściwe, nie mogę ci na to pozwolić, to nie twój interes.
O. It's not up to me. Their lives belong to a lord who lives far away from here. I'm just making sure his investment pays off. Guarding his livestock. No, ale oni są ludźmi. Dlaczego to robisz? Man has to earn a living somehow. A no tak. Kurwa. To nie twój interes. Mogę zapłacić za ich wolność, albo nie mogę ci na to pozwolić. Kurwa mać, no i co teraz? Nie tolerujemy niewolnictwa. Ty! Kurwa. No pojebie mnie za chwilę. O Jezus, oj, niedobrze. A, zajebiście, że się uleczyłem. I gówno z tego jest. Dobra, bo mnie zdenerwowałeś teraz jeden z drugim. A wy musicie we dwójkę? Bo nie ma bardziej męskiej gry niż tylko we dwójkę musicie? Ty. Dobra, panie kolego. Pan zginiesz. I pan zaraz też zginiesz. Kurwa, a nie trafiłem. O! Dobra, aż mi grę zlagował, jak mu dupnąłem. To sobie wezmę od niego. Skórzane rękawice miał lepsze. Dobra, te napierśniki. Wszystko od nich biorę. W pizdę z tym. Co to za kradzież niby, jak oni nie żyją? To komu niby kradnę? Przepraszam. Trupom? Wywalczyłem to. Jaka to kradzież? Tu pusto i tu jeszcze kasza. Dobra. Odpoczęlibyśmy sobie tutaj. Jest takie ładne miejsce. Nie wiem, z parę godzinek to powinno chyba HP całe wrócić. O, superancko. I mamy tu jeszcze kunia, którego możemy sobie dupnąć. I ja bardzo chętnie to zrobię. Pytanie tylko teraz, jak duże będę miał lagi, jak będę na nim jeździł. Czy może nie lagi, co bardziej dropy FPS-ów. Ej, całkiem... No, całkiem nie najgorzej się w sumie jeździ na tym kuniu, nie powiem. Kurwa, co to jest? O! Nie bij mnie! Pieprzone grindyloły, ale się wystraszyłem. One mnie zabijają jak coś. Dobra. Gin mi stąd, idź w pizdu, no. Jak się wystraszyłem! Mogę z tym czymś pogadać? Co jest? Jaja sobie robicie? Czekajcie, tu jest kapliczka. Kapsułka, chciałem powiedzieć. Tu jest kapliczka. I tutaj też coś jest. Ruiny pradawnej iglicy. O, właśnie. O tym mówiłem. O, jest wzmocniona skrzynia też. To sobie otworzymy. Kurwa. No przecież... A, bo to bardzo trudny jest, dlatego. Dobra, jakieś kamienie szlifierskie. Oni byli tu przed nami. Zaskoczenie. Wiele pytań. Badamy, czy ich dzieło jest bezpieczne. Wielka moc w nim płynie. Wielka i niepojęta dla nas. Dziwnie może nam pomóc. Z pokorą doń podchodzimy. Ciekawe. Ciekawe, nie powiem. A tymczasem mamy 3 punkty, które możemy rozdać. Więc w sumie wypadałoby coś dupnąć, co? Tylko zastanawiam się, w co pójść. Ale chyba w siłę. Chyba w siłę, chociaż kondycja też by się przydała. Kondycja by się też przydała. Ceny w sklepach to... Tak po prawdzie, nie? To one są bez sensu. Przy tych cenach, które tam są, to one są bez sensu totalnie. Dobra, tu punkty zdrowia jeszcze są więcej, to może... Kurwa, jakby tu pójść? Zróbmy tak, o. Zróbmy w ten sposób, czyli po jednym. Oprócz tego mamy jeszcze jeden punkt, który możemy wykorzystać tutaj. Tylko co by tu wziąć? Regenerację kondycji. Okej. Pasywna regeneracja many to mnie nie interesuje. Zbierane zasoby zawsze uzyskuje jeden dodatkowy, też mnie nie interesuje. Obrażenia zadawane potworom. Szansa na złamanie wytrycha. Kurwa. Tą kondycję weźmiemy. Ta kondycja mnie najbardziej przekonuje, tak szczerze.
Dobra, to jest jakieś gówno. Tu chyba też nic lepszego nie mamy niż to, co na sobie. Rękawice były lepsze. Tego na pewno nie. I czy buty jakieś lepsze? Też nie. Czy coś tu z dodatków możemy? Możemy! Aha, złoty piździonek po prostu. Nie wiem, czy on nam do czegoś potrzebny, no ale okej. Niech będzie. I tu bym sobie w sumie dodał... Tu bym sobie w sumie dodał tarczę. Chyba ja nie mam tarczy, tak swoją drogą, bo chyba sprzedałem. Kurwa, sprzedałem. O Boże. I jak zwykle wszystko w pizdu. Bo tym teoretycznie powinienem móc bić szybciej. Ale czy to aż tyle zmienia? No nie wiem, szczerze mówiąc. Nie wydaje mi się. Dobra, pogadajmy sobie z tym trupem. What the fuck? Mistyczną tarczę dostałem w ramach tego. Tylko pytanie, czy tu się coś wydarzy, gdybym jeszcze raz kliknął, na przykład piąty raz, nie? Zastanawiałem się, czy coś się zrespi, ale nic się nie respi. Wejść tu do środka też nie mogę. Uderzyć tego też w żaden sposób. Ciekawe, czy później się tu coś odblokuje? A może... Nie, to też nic nie daje. Kurna, ciekawe to, co? Ciekawe to bardzo. Mapę chciałem. I teraz tak, tutaj mamy jeszcze przejścia. I tam jest ten jedwabny szlak, gdzie byliśmy już. No, kawałek żeśmy mapy już odkryli w sumie. I tutaj jeszcze obok jest misja dla nas. Ale też są wilki. Czy tam wilcy. A to co to jest? A tych już też gdzieś poznałem, nie pamiętam tylko gdzie. Ale pamiętam te czerwone czapy. Dobra, tu nikogo nie ma. Tam też jest jakiś zamek. O, jest punkt szybkiej podróży, to idźmy sobie odblokować go. Kurwa. Ty, ale miałem wrażenie w jeżdżeniu tym koniem. Ja mam wrażenie, jakbym grał w Wiedźmina i jeździł na płotce, nie? Bo ten koń się identycznie zachowuje. Tylko tu nie można niestety z konia bić i to jest minus. Wow. O, ale to... Kurna, to 10% szczerze, jeśli chodzi o tą... Jeśli chodzi o tą regenerację, to daje fest. Starannie złożony list. Co to znaczy? Co tam mamy? Moja najdroższa, słowa nie wypowiedzą, jak bardzo cieszy mnie dzień naszego zjednoczenia. Świat umiera na naszych oczach, nasza miłość będzie światłem rozpraszającym ten mrok, a nasze dzieci zwiastunami nowej nadziei. Co tu się wydarzyło? Bez żalu odrzucam swoje pochodzenie, bo liczysz się tylko ty i nasza wspólna przyszłość. Wiem, ukochana, że nie potrafisz odczytać tego listu, dlatego też poprosiłem, żebyś przechowała go dla mnie do dnia naszego ślubu i dlatego teraz pragnąłem go odczytać. Chcę, byś miała pewność, że wstąpię w ten związek pozbawiony wątpliwości i z niezachwianym postanowieniem, by na zawsze trwać u twojego boku. Twój Nowel. Ciekawe. Kim był Nowel? No, ale... Ona to wygląda, jakby ją... Co tu się stało z jej twarzą? Chyba się tekstura rozdupcyła. Tak czy siak. No ona wygląda, jakby miała już nikogo nie poślubić. Sorry. Too late. Jak to mówią, troszeczkę too late. No zdarzyło się, no co zrobisz? Nic nie zrobisz. Dobra, podejdźmy sobie jeszcze tu. Uuu. Ej, ale kurwa, powiem wam, że wciągający jest ten świat. W sensie takim, że jest na tyle ładny, że mam naprawdę ochotę go zwiedzać, nie? Że mam ochotę chodzić i zwiedzać. Buty rybaka, nie? Tego nie chcę. Tutaj jakiś... Oj! Przycięło delikatnie, wczytywanie. Tam jest jakieś obozowisko. Tu jest zatopiona wioska. O! O!
Czyli to, o czym mówił tamten ziomek, o kurwa, w tej zatopionej wiosce, to powiem wam, że roi się od bestii generalnie. Kurwa, niedobrze. Nie, no bez sensu, jak ja tak będę strzelał, to to jest absurd jakiś. Wejdźmy sobie na wieżę. Kurwa, no nie, no ja się nauczę. O Jezus, niedobrze. Ja się tak zastanawiam, czy ja się nauczę kiedyś strzelać, nie? Jak coś, to nie wiem, którędy on może wbiec. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że sobie odpuścił. O kurwa, tu był! Ja pierdolę, ale się wystraszyłem. Jezus Maryjko! Dobrze, że on za ścianą wybuchł, bo bym mnie zabił. Ale co, żem się zlęknął, to moje, nie? Co, że mi się zlęknął, słuchajcie, to moje? Znaczy, tu można wejść do góry? Nie można. Dobra. Ale tu można zejść w dół. Czy tu coś jeszcze jest ciekawego? Jest skrzynia, którą można otworzyć. Więc ją sobie otwórzmy. Jest jakiś spiryt. To w sumie wygląda jak... Oj, nie umarły, dobra. Dobra, wyjazd. Wyjazd z tymi nieumarłymi mi stąd. Dobra, nieumarłych zabijanie jest banalnie proste, bo oni, podejrzewam, że są na takim samym levelu jak na samym początku, jak spotkaliśmy tego jednego nieumarłego po prostu. I dlatego to tak wygląda. Kurwa, ten kolor wody nocą mi się nie podoba. Ten kolor wody nocą mi się nie podoba, bo on wygląda troszeczkę jakby ta woda była jakąś taką smołą. Nie wiem nawet, jak to nazwać. Zbroja bandyty weterana. Uuuu. 31? I max kondycja większa? Kurna, opłacało się tu przyjść. Można jakieś hapeki zrobić, coś tego? Można 5 zrobić, no dobra, bierę. Bierę, bo się przyda, bo tego dużo tracę. Pytanie, czy chcę schodzić tam na dół i czyścić tą wioskę. O kurwa! No idź mnie z tymi nieumarłymi stąd w pizdą. O, dobra, ten jest twardszy. Ten troszeczkę twardszy, jeszcze jeden idzie, bydlok. Cyk, raz i cyk, dwa. Do widzenia. Czy ja chcę teraz czyścić tą wioskę? Zastanowię się. Na razie zejdźmy sobie na dół i przeczyszczę tylko to, co żeśmy tu... Co żeśmy tu dropli z nich. Jakieś skóry, takie rzeczy. O kurwa, ogniożar! Nie, 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 nie! Nie, 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 nie! Spadaj, bydlaku! Kurwa, nie trafiłem! Trzymaj mnie! No i chuj, wybuchło. Co za gówno. A to daje taki damage obszarowy. W sumie, czemu ja nie używam tych potrawek, tylko... A te miksturki cholerne zużywam cały czas. O, ktoś tutaj też zmarł. Nic ciekawego nie miał przy sobie, trudno. Tu nic nie widać. A, tu można było po prostu tędy wejść i się natknąć na tego ogniożera i po prostu się wywalić. Za zero, no można i tak w sumie. Jest tych ogniożerów tutaj w pizdziet. Natomiast słuchajcie, tak sobie myślę, że zrobimy to w kolejnym odcinku. W sensie tą wioskę. Bo podoba mi się ona, chciałbym ją sobie przejść. Natomiast słuchajcie, jeśli chodzi o ten odcinek, to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. No i oczywiście zasubskrybujcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. No i też zachęcam do wspierania, jak coś, przycisk wesprzyj obok subskrypcji. To tyle, dziękuję wam bardzo, do następnego, na razie, no i cześć!